Cześć, nazywam się Derek Thompson i jestem jednym z twórców w Pixar. Poprowadzę trzecią część zajęć z budowania opowieści, tym razem na temat struktury. Oczywiście zaprosiłem też kolegów. James Robertson, jestem jednym z twórców w Pixar. Mary Coleman, stoję na czele działu rozwoju kreacji. Kevin O'Brien i też jestem twórcą w Pixar. Robert Graham Jones, jestem montażystą w Pixar. Pamiętasz może, jak w pierwszej serii Val mówiła nam, że opowieść to seria wydarzeń, mówiąc najprościej. Coś się zaczyna. Coś się wydarza. I coś się kończy. Jednak między początkiem a końcem opowieści wiele się wydarzy. Układanie sekwencji tych zdarzeń, nazywane strukturą, może drastycznie wpłynąć na to, jaka będzie reakcja widzów. Skupmy się zatem na strukturze i posłuchajmy fachowców, którzy zajmują się tym w Pixar. Po co nam struktura opowieści? Według mnie struktura pozwala zbudować fundament dobrej opowieści. Bo jeśli budujesz na piasku zamek z wielu elementów, a nie masz solidnej podstawy, możesz się obawiać, że się zawali. Podobnie jest ze złożoną opowieścią, też może się posypać. Dlatego moim zdaniem struktura jest kluczowa. Pamiętam jedną z moich rozmów ze znanym pisarzem, Markiem Arntem, który nie przykłada znaczenia do dialogów. A ja bardzo lubię jego scenariusze w znanej serii Little Miss Sunshine. Dlatego zdziwiłam się, kiedy przyznał, że dla niego dialog to tylko tło. I wtedy pomyślałam, jak to? Przecież twoje dialogi są fantastyczne. A on wyjaśnił, że jeśli nawet dobierzesz dobre tło, ale ustawisz dekoracje w złym miejscu, to tylko strata czasu. Możesz zyskać coś wartościowego, nawet jeśli tylko sobie piszesz jakąś opowieść od samego początku. Ale dla mnie struktura jest ważna, tak samo jak w budowaniu prezentacji. Najpierw mówisz w skrócie, o czym będzie. Potem rozwijasz poszczególne punkty. I podsumowujesz najważniejsze punkty. Dlatego jak zaczynasz swoją historię, jeszcze nie wiesz, dokąd to wszystko zmierza. Jak sprawić, żeby wszystko zagrało? Żeby było spójne. Najlepsze będą najprostsze rozwiązania, żeby przemyśleć to sobie zawczasu. Można na przykład określić najważniejsze momenty. My je nazywamy zdarzeniami. To pierwsze z wielu pojęć, które wprowadzimy w czasie zajęć. Warto je znać, ale bez paniki. Krok po kroku. Zawsze możesz zajrzeć do słowniczka na dole tych ćwiczeń, jeśli coś będzie niejasne. Zdarzenia to najważniejsze informacje, które byś przytaczał, opowiadając o wczorajszym dniu w ciągu pół minuty. Jak wykorzystujesz zdarzenia w historii? Kiedy próbujemy określić zdarzenia w naszej historii, czy to rysując sobie ich schemat, czy umieszczając kadry na tablicy, musimy pamiętać, żeby nie bawić się w szczegóły. Bo najważniejsze zdarzenia zazwyczaj wiążą się z wyborami bohaterów, dobrymi lub złymi, albo mamy jasną sytuację, przyczyna-skutek. Jeśli A się zdarzy, prowadzi do B, dzięki czemu historia się rozwija. Na przykład taka sekwencja. Bohater przechodzi przez ulicę, zdarzenie, zatrzymuje się, żeby coś podnieść, kolejne zdarzenie. I wtedy o mały włos potrąciłby go samochód, trzecie zdarzenie. W tej historii, kiedy Buzz Astral odkrywa, że jest ich dużo więcej i patrzy na masową produkcję zabawek, to jest takie zdarzenie. Buzz Astral zdał sobie sprawę, że na świecie nie jest jedyną taką zabawką. I ponownie wyjaśnię, dlaczego zaczynamy od zarysu zdarzeń. Jeśli skupimy się zbytnio na szczegółach i nad tym, jak, zamiast co się dzieje, możemy stracić wątek i wszystko się posypie. To zdarzenia budują strukturę. Innym sposobem na budowanie historii jest korzystanie ze schematu zdarzeń, które podkręcają historię. Ten model był często stosowany przez trenera improwizacji Kena Adamsa. On zauważył, że większość historii można podkręcić w oparciu o naprawdę prosty schemat. Sprawdźmy, czy jeden z naszych filmów wpasuje się w ten model. Na przykład, gdzie jest Nemo? Dawno, dawno temu żył sobie Marlin, który kochał swojego syna Nemo ponad wszystko. Każdego dnia Marlin starał się chronić Nemo przed głębią oceanu, którego się panicznie bał. Aż pewnego dnia Nemo został zabrany z oceanu przez nurka akwarystę. I wtedy Marlin musiał opuścić swój ciepły dom na rafie, żeby znaleźć swojego syna. I wtedy na drodze Marlina stanęły rekiny, groźne meduzy i inne niebezpieczne stwory. I wtedy Marlin musiał podjąć kluczową decyzję. Aż wreszcie nauczył się radzić sobie z lękiem o swoje dziecko i ufać, że Nemo sobie poradzi i uwolni Dory z sieci rybackiej. I odtąd Nemo już zawsze cieszył się swobodą i mógł się uczyć samodzielnie, bez rodzicielskiej kurateli.
A morał z tego taki, że rodzice muszą czasem odpuścić, bo inaczej dzieci nigdy nie będą samodzielne. Zwróć uwagę, jak model podkręcania historii pozwala pokazać zawiłą historię w sekwencji prostych zdarzeń. W następnym ćwiczeniu będziesz mógł sam się tym pobawić. Spróbuj wpasować swoje ulubione filmy w prosty schemat podkręcania historii i zbudować własne sekwencje zdarzeń historii, które będziesz tworzyć.